to przyjechałyśmy z intencją zbliżających się matur i jaką jeszcze? O zdrowie. U mnie, mojej babci na przykład, bo jest chora i mierzymy się z tą chorobą. I ogólnie, żeby dostać wsparcie od Boga. I tyle, tak naprawdę. Świątynia jest ogólnie bardzo ładna. Ja już tu byłam, jak miałam 7 lat i była jeszcze w budowie, ale teraz, jak już widać ten progres, to naprawdę robi wrażenie. 3 maja to spędzamy razem. Będziemy się uczyć. Będziemy się uczyć do matury i ugotujemy sobie obiad na pewno, bardzo dobry. I będziemy się uczyć. To nasz główny cel.